Siemano łobuzy, witam was Pajdak z Long Games TV, a teraz pora na podsumowanie kolejnego growego miesiąca, jakim jest listopad, czyli zgodnie z tradycją pokażę wam, jakie nowe gry doszły do mojej kolekcji. Zaczniemy oczywiście na początku od prezentów, które dostałem od ludzi i... Dostałem w tym miesiącu ogromną paczkę od Grześka, za co serdecznie mu dziękuję, a w tej paczce znajdowały się gry takie jak Pro Evolution Soccer 5 na Playaka 2. Kiedyś grałem w jakąś część PESa, na PS-ie to się gra w PESa. Grałem w jakąś część PESa, kurde, nie pamiętam którą. Prawdę powiedziawszy, nie pamiętam, jaka to część była. Ale było to całkiem przyjemne. PES-y w ogóle do dziś dnia wychodzą, bo ta seria ewoluowała z ISS. I potem wyszło właśnie Pro Evolution Soccer, które było taką jakby największą konkurencją dla FIFA. Tutaj oczywiście mamy cały pakiet z książeczką, ze wszystkim. Bardzo ciekawa pozycja. I która bardzo się w ogóle cała seria odbiła w świecie gier komputerowych. Dalej mamy kontynuację gry The Getaway o podtytule Black Monday. Grę wcześniej posiadałem w swojej kolekcji, jednak w edycji platynowej. Tutaj mamy edycję premierową. Prawdę powiedziawszy, nie grałem w tą grę, ale jest podobno bardzo fajna. Jeżeli się nie wymaga za dużo od rozgrywki, ona była swego czasu całkiem popularną serią. Dobrze się sprzedała, skoro się doczeka edycji platynowej. Mamy tutaj oryginalne wydanie bez książeczki, ale z tego co pamiętam, to chyba książeczka nie miała oznaczeń platynowych, więc jeżeli się dobrze postaram, to sobie sam zmontuję cały pakiet, który będzie elegancko śmigał. Mamy tutaj nawet opis po polsku, także bardzo fajna sprawa. Następną rzeczą jest klasyk nad klasyki, czyli Crash Nitro Kart. Crash Nitro Kart, też mam swoją edycję. Nie wiem tutaj jaka jest wersja językowa, bo z tego co widzę, to okładka jest drukowana i przyspawana. Okładka jest drukowana i po prostu wsadzona w języku bodajże hiszpańskim czy jakimś innym obcym, który po prostu dla przeciętnego człowieka jest czymś zupełnie nieznanym. Ja swoją wersję mam, tutaj będę musiał sprawdzić jaka to jest edycja, bo po płycie jest ciężko stwierdzić, ale po płycie mi się wydaje, że jest to wersja angielska. Tylko tyle, że okładka była drukowana, no bo po prostu może była wersja bez okładki. Także też jestem bardzo zadowolony, bo mieć dwa Crash Nitro karty to jest zawsze props. W ogóle Crash Nitro Kart to ostatnia część z Crashy, która była taka sensowna, bo ten Crash Nitro Kart w porównaniu z Team Racingiem to jest jakby kontynuacja, bo wygląda tak samo, najgorzej wypadł ten Crash Tag Team Racing, gdzie już jest w ogóle wszystko zmienione. Niektórzy się tą częścią najbardziej jarają, mi zupełnie nie podeszło. Dalej Ultra Sztos, bo brakowało mi go do kolekcji, czyli Resident Evil Outbreak File 2. Jedynkę posiadam, dwójki nie miałem, polowałem ją na nią swego czasu na Allegro, ale albo była troszkę droga, albo była w platynie, czy w brzydkim... Nie, w platynie ona chyba nie wyszła, ale coś było na rzeczy, że ja jej nie kupiłem, także tutaj jestem bardzo zadowolony. Outbreak File 2 w pełnym pakiecie oczywiście z książeczką, płyta, premieróweczka, także jak najbardziej wyląduje na półeczce obok pozostałych Residentów. Jeszcze mi trochę brakuje tych Residentów na PS2, bo brakuje mi Dead Aima na pewno i Survivor 2? Coś takiego. Jeszcze był Code Veronica X, ale nie jako zwykły, tylko właśnie taki na pistolet. Nie pamiętam jak się to nazywało. Mimo wszystko Outbreak File 2 jestem strasznie zadowolony, bo bardzo cierpiałem na tą część. Chociaż te części Residenta, ta seria Outbreaków nie jest jakoś zbyt porywająca, ale zawsze warto mieć to w kolekcji, jeżeli się zbiera Residenta. Ja troszkę fioła mam na punkcie tej serii, bo strasznie ją lubię. Dalej gra, którą muszę sobie przejść, czyli Dynasty Warrior 2. Warriors, przepraszam, Warriors S na końcu. Dynasty Warriors 2. Gra akcji z bardzo znanymitymi walkami, która naprawdę dostarcza wiele emocji. W ogóle z tego co patrzyłem, to seria chyba do dziś dnia się ukazuje, już jakieś tam siódme czy ósme części są. Tutaj dwójeczka, jedynka wnioskuje, że była wydana chyba na inną platformę niż PlayStation, albo was oszukuję. Ale coś może być na rzeczy też, full pakiet z książeczką, ze wszystkim. Płyta oczywiście jest CD, co niektórzy nie wiedzą, że fioletowe płyty od spodu, tutaj wam pokażę, spróbuję, o, Facebook mi się odbija w tym. Fioletowe płyty od spodu to są tak naprawdę gry, które były wydane na płytach CD. Także jak ktoś nie wiedział, no to czegoś się z tego filmu nowego, ciekawego dowiedział. No,
Tutaj no to już po prostu przeklasyk nad klasyki, czyli Need for Speed Most Wanted. Też posiadam, nie wiem czy jedną kopię, czy to już, czy to moja druga, czy to moja trzecia, nie mam pojęcia, ale Most Wanted, no ja po prostu to jest przecudowna gra, gdzie po prostu wstyd nie znać. Recenzje macie na kanale, oczywiście gameplaye będę wam się starał gdzieś tutaj umieszczać, może ja się przesunę, żeby było je lepiej widać, gdzieś tam będę wam się starał umieszczać, żebyście widzieli trochę i prawdopodobnie będziecie mogli w nie kliknąć i wtedy wam się film odpali. Tutaj pudełko troszkę się pokieraszowało, instrukcji nie ma, ale płytka jest, także Most Wanted, no nie ma co tutaj opowiadać, dla wielu najlepsze część Need for Speeda, dla mnie niekoniecznie, ale bardzo szanuję. Dalej gra, gdzie bez myszki się chyba granie nie obejdzie, czyli Kessen 3. Kessen 3 wyszło tego, kurde, ja miałem chyba Kessena 1 kiedyś miałem, sprzedałem to, bo myszki nie mam do playaka, a tutaj bez myszki w strategię trochę nie za bardzo. Kessen 3 nawet nie widziałem, że wyszedł, także dostałem tutaj, byłem zaskoczony. No w grę nie pograłem, bo nie mam myszki. Strategię jakoś, kurde, pamiętam Warcrafta pierwszego kiedyś próbowałem grać na playaku, przelazłem trochę, ale jakoś nie czułem się usatysfakcjonowany graniem, też full pakiet, książka, płyta, wszystko jest tak jak powinno być. Także kiedyś jak sobie sprawię mychę, to sobie zapykam w Kessena. Kolejny klasyk. Klasyk, znaczy wiecie, mi tam jakoś do końca aż tak to nie podeszło. FPS-y na padzie jednak troszkę czuję dystans. Mimo wszystko Return to Castle Wolfenstein Operation Resurrection też posiadam to, nawet była kiedyś w PS2 Mani, też wam się tam pokażę odnośnik. No co tutaj dużo mówić, strzelaninka, kultowy Wolfenstein, znaczy to jest jakiś prequel tego prawdziwego Return to Castle. Tutaj jest wersja francuska według okładki, jak jest według płyty to się nie odniosę, no bo oczywiście zgodnie z tradycją nie sprawdziłem tego jeszcze, no bo znam grę, także leży i czeka. Return to Castle Wolfenstein. Obejrzyjcie odcinek, więcej się tam dowiecie, bo dawno temu to było, już nie pamięta się tego wszystkiego, za dużo tych gier się przewija. No i na koniec sztosik nad sztosiki, czyli to mnie nie rusza, wchodzi Onimusza. Onimusza, gra, która jest połączeniem troszkę God of War'a, troszkę Resident Evil, czyli taki God of Evil albo Resident of War, co, kto jak woli. Akcja się dzieje w Japonii, feudalnej Japonii. Tak tutaj pisze, mamy tutaj bohatera, który gromi przeciwników jak w God of War'ze. Krew wygląda bardziej jak Resident Evil, miałem to sobie przejść, ale wyszło tak, że nie przeszedłem, bo się zająłem innymi rzeczami. I cały czas gra czeka na to, aż przejdę. Oczywiście nawet płyty nie ma, płyta pewnie leżakuje w konsoli cały czas. Z książeczką, no płyta jest, musicie mi zaufać, że płytę tego mam, w końcu odcinek z PS2 Mani był robiony, czyli musi być w konsoli. Bardzo świetna pozycja, no dużo w to nie grałem, ale na pewno muszę to sobie przejść, bo mi się strasznie podobało po pierwszych 20-30 minutach rozgrywki. Także tyle to prezentów z listopada. Teraz przechodzimy do rzeczy, które sam kupiłem. Pierwszą grą był Dead or Alive 4 na Xboxa 360. Gra śmiga w ogóle w 60 FPS-ach. Tutaj nawet macie oznaczenie. Kurde, ciekawe czy złapię tą pierdzielą. O, złap! Oho, zaskoczył mnie. 60 Hz, czyli w 60 klatkach śmiga. Kupiłem tego Dead or Alive'a z racji tego, że po pierwsze primo, nigdy nie grałem Dead or Alive'a. Po drugie primo, chciałem zagrać Dead or Alive'a. Po trzecie to jest Dead or Alive. Także trzeba było to zakupić. Jakoś tanio mi się udało to wyrwać. O, jeszcze nawet paragon jest. Zaraz wam powiem. Albo kosztowało to 10 zł albo 14. Też z książeczką, z płytą. Paragonik tutaj sobie zostawiłem. Nie wiem w sumie po co, będę musiał go wyrzucić. No i Dead or Alive jak Dead or Alive. Bijatyki w 60 klatkach, ta płynność zawsze mnie rozpierdziela w bijatykach. O wiele przyjemniej się gra niż w tych 25 bądź 30. Bardzo props. I tutaj jeszcze dokupiłem właśnie ten paragon, też był z tego 99 Nights, czyli 3x N albo N3 jak jest na okładce. Tu ogólnie jest taka wielka, ogromna siekana, też śmiga w 60 klatkach, bo jest też tutaj logo 60 Hz, oczywiście złapiesz ostrość? No złapał. Wielka siekana, 60 klatek, bardzo dynamiczna gra w sumie. Czy to tam jakoś ciekawe jest? Nie do końca, nie do końca, ale mimo wszystko bardzo fajnie sobie pograć w jakieś dynamiczne gry, znaczy, bo ja mam takie na fazy, że sobie lubię pograć albo w jakieś rozkminkowe gry z jakąś fajną fabułą, albo coś akcji, albo jakieś zręcznościówki. No także tutaj gra na akcyjne fazy jak najbardziej.
I do tego ostatnio przyszedł do mnie. Przyszedł do mnie, bo moja faza się rozpoczęła na Megamana. I przyszedł do mnie Megaman na konsolę Game Boy. Megaman, Dr. Willis. Ale jakoś to się inaczej czytało. Gdzieś oglądałem jakiegoś zagranicznego youtubera, co nawijał o Megamanie, i Willy się czytało jakoś inaczej. Także może popełniam teraz błąd, a może nie, no ale mimo wszystko pierwsza część zdarta naklejka strasznie, mam nadzieję, że złapie ostro. Kolego, poprosiłbym, może bardziej mu przybliżę, to się obudzi. Czyżbyś mógł? Z myłem mu zrobimy i zaraz spróbujemy jeszcze raz. No właśnie, na Game Boya pierwszego. Trudne jak cholera, bo teraz przerabiam sobie pierwszego Megamana, bo kupiłem jeszcze, to też było w tym miesiącu właśnie, w listopadzie, Mega Man Legacy Collection na Xboxa One, oczywiście w wersji cyfrowej, bo w wersji pudełkowej nie była. Trafiłem na przecenę, gdzie z 60 była na 3 dychy przeceniona, to z okazji Black Friday'a. Także postanowiłem, że sobie zakupię, jak jedynkę już prawie skończyłem. Nagrywam to pierwszego, pewnie wy też będziecie mieli to na YouTubie pierwszego. No to jestem już prawie pod końcem, a jak film się wrzuci, to prawdopodobnie już będę po grze, czyli ją całą przejdę. To jak próbowałem pograć w to, no to jest cholernie trudne. Teraz zadziałasz? A z myłem mu zrobiłem. Nie na moje japsko, tylko na to. Boże kochany. O, nie wiem, czy złapaliśmy tą ostrość, czy niekoniecznie, spróbuję to jeszcze przybliżyć, może mu coś się odwidzi. Coś tam powoli łapie, ale sądzę, że to będzie rozmazane. No mimo wszystko naklejka nie jest w jakimś za wybitnym stanie, uważam, że jest stan całkiem kiepski, ale 25 zł za nią dałem, co za tą grę jest naprawdę sztosową ceną. No i poza tym przyszedł do mnie ten maluszek, którego tutaj zaraz wam spróbuję jakoś poodpinać i pokazać. Unboxing jego możecie zobaczyć na kanale, czyli NES Mini Classic. Jeszcze raz zrobimy porównanie teraz do kartridża Game Boya, także widzicie wysokość dwóch kartridży, wychodzi NES Mini Classic, gdzie jest 30 gier. Oczywiście powoli kleję wam jakieś materiały z tej konsoli, bo był live, był unboxing, ale jeszcze nie było jakichś sensownych przekazów, także powoli się zastanawiam nad filmami z tej konsoli, no i oczywiście przerobimy, jakieś recenzyjki będą. W ogóle podejście do recenzji zmieni trochę w inny sposób, będą robione, ale to wszystko zobaczycie w swoim czasie, także NES Mini Classic 30 gier też wpadło w tym miesiącu, także uważam, że miesiąc był bardzo sowity, bo tych gier doszło ogólnie od bardzo dużo, a nie ma kiedy w to grać, czyli tradycyjny problem kolekcjonerów. No, ale żeby nie było tak za dobrze, to oczywiście w tym miesiącu będzie kolejny konkurs. Kolejny konkurs, kolejna gra do wygrania, a większość będzie kręciła nosem, ale ja uważam, że gra jest nawet całkiem warta świeczki, bo dostać grę za friko to jest dobra opcja. W tym miesiącu do wygrania będzie Need for Speed Undercover i teraz większość z was: jak to Undercover, to chujowa część, w recenzjach wszędzie mówisz, że gówno, bo to jest gówno, ale nie wersja na PlayStation 2. Wersja na PlayStation 2, można powiedzieć, że to jest taka trochę kontynuacja Most Wanted, tak? Zasada gry jest taka sama. No dobra, troszkę inaczej to jest przedstawione, ale tak to się gra, tak, ta wersja na PC-ty, czy inne jakieś Xboxy, czy Playaki, dajcie sobie spokój, znaczy na Playaki dwójki tylko. Bo wersja z Playaka 2 jest zbliżona do tej, co była bodajże na Nintendo DS i jest naprawdę na propsie. Gra jest w pełni po polsku, oczywiście, żeby nie było, że was robię w balona, to macie tutaj oczywiście full pakiet do zgarnięcia z książeczką, ze wszystkim w pięknym stanie. Mam dwie kopie, po prostu nie ma co z tymi grami robić, dlatego co miesiąc są te konkursy, żeby coś tam do was wpadło. A żeby zgarnąć tego cudownego Need for Speed Undercovera, którego osobiście sam przeszedłem z tej płyty, także to nie jest w kij dmuchał egzemplarz, bo sam go przechodziłem na 100%. Nawet gdzieś jak przejrzycie Facebooka Lam Games TV, to znajdziecie screenshota, że przelazłem na 100%, to właśnie było z tej kopii grane. Co trzeba zrobić? No, pytanie będzie nader proste, bo ja nie lubię was zmęczyć, a lubię czytać wasze opowieści. Także jeżeli jesteśmy przy Need for Speedzie, to dlaczego lubicie serię Need for Speed? Dlaczego lubicie serię Need for Speed? Czy za jakąś część konkretną? Czy po prostu... No nie będę wam, kurde, podawał odpowiedzi na pytania. Sami się wykażcie inwencją twórczą. Także dlaczego lubicie serię Need for Speed? No bo jakbyście nie lubili serii Need for Speed, to byście nie chcieli tej gry. Także czekam na wasze odpowiedzi. Zgodnie z tradycją, 2 tygodnie od opublikowania filmu tego, jak film wiedzie pierwszego, czyli do 14. Jak nie wiedzie pierwszego, to do 15, bo najpóźniej jutro wiedzie. Ale zapewne wiecie,
odpowiedzie dzisiaj albo jutro, nie chcę nic obiecywać. Także moi drodzy, pamiętajcie, że jeżeli wam się film podobał, to łapy do góry, jak kangury, bo dzięki temu pozycjonowanie YouTube mam większy fame, jest w ogóle fajnie, a także jak jesteście nowi i trafiliście tutaj, bo był napis konkurs, to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, bo działa to podobnie jak łapy, czyli bardzo wpływa na rozwój mój i kanału. Także z mojej strony to wszystko. Wielkie dzięki za poświęcenie swoich cennych 15 minut na obejrzenie tego filmu i pozdrawiam również tych, co od razu przewinęli na koniec, żeby obejrzeć tylko sam konkurs i wziąć w nim udział. Także z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!